Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 22 odcinek z naszej serii Zagrajemy w GTA 5. Ruszam w tym momencie na misję fabularną, na tą szybką robotę dla FAB. Mam tylko nadzieję, że mi dzisiaj nie wywali prądu. Dobra, zacznijmy. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey, listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, let's go. Taka scenka była świetna, dobra, czyli gra mnie przełączyła automatycznie na Michaela i wsiadamy teraz sobie do śmieciareczki. Udaj się na Cypress Flats, dobra. I moi drodzy, pamiętam, że odstawiłem to nasze auto do ucieczki dosyć blisko tego miejsca, gdzie zaczyna się heist. A jak widzicie, sama akcja też, o kurde, sama akcja też będzie miała blisko miejsce, więc będziemy mieli bardzo blisko punkt ucieczki. To jest dobre, bo będzie o wiele łatwiej nam uciec właśnie. No dobrze, moi drodzy, no to co? Ruszamy tam. Ogólnie to będzie bardzo fajna misja, bo będziemy się też po raz kolejny przełączać między naszymi trzema protagonistami. Jeszcze jakby ktoś był ciekawy, to powiem wam, że jesteśmy mniej więcej w połowie gry. Bo jakby ktoś się pytał. No, myślę, że to taka mniej więcej połowa właśnie. Alright, T, I'm in position. What's the ETA? Looking for him. I got a visual on the target. Should be with you any moment. Michael, you better get on your way. Get the truck in position. Dobra. Both lanes, remember. Zablokuj drogę. Kurde, powiem wam, to jest tak filmowo zrobione. Dobra. Just stop in the road and stay there. Okej. Stoimy. You're on, F. Public Works change their schedule? Hey man, I got these motherfuckers! Ta maska dla Franklina, staraduj furgonetkę, dobra, lecimy na pełny, ja pierdzielę, a to będzie akcja. We got contact! Dobra, wbijamy. Okej, lecę, lecę, lecę. Dobra, przykryj bomby do tylnych drzwi, dobra, okej. Ja pierinczek, to jest filmowo zrobione. Masakra. Załatwiniarze, no dobra, no to w takim razie załatwiamy. Możemy się oczywiście przełączać dowolnie między postaciami, ale na razie pogramy sobie trochę Franklinem. O, okej, musimy się na Michaela teraz przełączyć. Michael, jaką ty masz broń? O kurde, jakaś krowa, zarąbiście. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Ja tak średnio ich niestety widzę. Tam są kolejni, dobra. Wow, 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 wow. Co za jakieś wybuchy. Dobra, tam padł kolejny. Ja pierdziel, co tu się dzieje. Ale mówię, misja jest świetna, właśnie głównie z tego względu, że będziemy się tak przełączać pomiędzy naszymi postaciami.
we don't deal with the news guys in the back left of the alley, man. They're playing. Hey, samurai. We put these cops down and we move on. Hey, guys, I got a bazooka up here in case you need me to wade in. Hey, we're going down, what? You better not slip. Just hold on. Dobra, dobra. Wiecie, nie wiem na ile się mogę tutaj odzywać, bo co chwilę jakieś dialogi mamy. Dobra, wiecie co, może ja wejdę lepiej tutaj na górę. O, to jest dobre. Dokładnie, musimy dać radę to jakoś wytrzymać. Dobra. Właśnie może skupię bardziej na tych agentach NUS, bo oni tutaj nam ciągle od tyłu włażą. Także może poczekam na nich, bo ciągle nam robią plecy, tylko kurde, średnio ich widzę stąd. Trevor tam z bazuką się bawi, spoko, spoko. Jego klimaty, niech się bawi. Jak chce, dobra. Okej, okay, na razie tutaj to tyle, ale tu widziałem strzały jakieś. Kurde, przydałoby się uciekać już stąd, serio, bo... No nie jest najlepiej tutaj. Okrążają nas znowu, dobra, to lecimy z nimi. Okej, muszę się na Franklina zaraz przełączyć. Dobra. Aha, musimy się pozbyć tych, co są na głównej ulicy, dobra, dobra. Ktoś jeszcze? Tam jeszcze, dobra. Dostał. Ok, teraz od Trevora. Aha, tam, dobra. On zginął? Nie wiem, czy zginął. Chyba zginął. Kolejny tam. Dobra, pięknie, udało się. Teraz znowu do Franklina. To jest dynamiczne, świetnie zrobione. Masakra. Uwielbiam tą misję. Okej, okay, pozbywamy się tych posiłków. O! Trevor ma jakieś kłopoty. Ale ty, co ty? Co ci się tu dzieje? Ty, Trevorek, co ty masz za kłopoty tutaj? A bez kitu do Trevora wszyscy mierzą, dobra. Snajper w śmigłowcu? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Gdzie jest śmigłowiec? Dostał? Dostał. No staram się, staram się. Dobra. A dupa, nie dostał jeszcze. Kurde! Okej. Okay. Czyżby już? Kurde, co ten śmigłowiec jest skryptowany jakiś? Ej, patrzcie! On jest kuloodporny, ej! Nie idzie go przestrzelić. No skubany! Dobra. Chyba się udało, co? Albo i nie. Już sam, kurde, nie wiem, czy on dostał. No co jest? Chłopie, obrywaj, no! Kurde, przeładowanie mam jeszcze. Dobra, ja pierniczę nareszcie. Wybaczcie za takie moje fejle. No, zaraz się trochę snajpera pobawimy. Wsiądź do śmieciarki. Aha, dobra, 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 śmieciarką uciekamy, okej. Okay. No i dobra, pozbyliśmy się wszystkich gliniarzy. Goni nas jedna gwiazdka, dobra. W takim razie możemy w tym momencie spadać, lecimy tej śmieciary jak najszybciej. Dobra. I nie wiem, będziemy uciekać chyba razem z Michaelem, prawda? Nie, uda się do punktu ucieczki, po prostu. Aha, no dobra. I patrzcie, 800 metrów niecałe. Dobra, idealnie ten punkt ucieczki ustawiłem. Super, to mi się podoba, dobra. Niezła akcja, co? Zarąbista misja, naprawdę, mega mi się podoba. Dobra. To tymczasem lecimy do tego naszego auta, które sobie wybraliśmy na ucieczkę. Miejmy nadzieję, że ono się spisze. Albo, że nie wiem, nie będzie coś w stylu ups, awaria silnika. To by było dobre w sumie, jakbyśmy musieli na piechtę zajewaniać. Dobra. Okej. Okay. Teraz tutaj, o kurde, ta śmieciara to tak skręca. Dobra, moi kochani, gdzie tu teraz? Nie, ej, naprawdę, no patrzcie, no niemalże idealnie, żebym to zaparkował auto. Kurde, panie. Tylko, że... O, wait, wait, bo wiecie, to GPS mnie coś źle poprosił do śmieciarki. No kurde, co? A po co ja... Co jest? Halo, Franklin. Wsiadaj tej śmieciary. A czemu ja mam wracać do tej śmieciarki? Czekajcie, bo ten GPS mnie jakoś źle poprowadził strasznie. Opuść śmieciarkę. Ej, gdzie ja jestem? Aha, zniszcz mi... A, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, weźmy sobie te bomby przylepne, bo pamiętam, że je mamy. Dobra. Okej, okay, jesteśmy chyba dosyć bezpiecznej odległości. Dobra. Wsiądź do pojazdu. I gdzie go zaparkowałem? Kurczę, tutaj, dobra. Okej, okay, mamy to. Panowie siedzą w środku? Nie, jeszcze nie. Dobra. Oddal się od śmieciarki, okej. Okay. To lecimy i spokojna muzyczka na chillku, co tam. Ja pierdzielę, dobra.
To mnie zawsze rozwalało w GTA, że robimy jakieś hejsto, wybuchy, pościgi i tak dalej. A nagle wsiadamy sobie do autka, jak gdyby nigdy nic. Dzwonimy do Michaela. Everything cool? Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. No i przełączamy się na Michaela, okej, żeby dowiedzieć się, co tam z tego spotkania ostatecznie wyniknie. O, ja pierdzielę, gdzie Michael jedzie? Gdzie my to zajewaniamy? Udaj się do domu Devina. Okej. Okay. A, Devin Weston, dobra, już mi się przypomniała ta postać. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, ten szef FIB to jest... Nie, moment, dobrze mówię? Nie, źle mówię. Nie, porąbało mi się coś. Coś kropek nie łączy. Dobra, nieważne, za chwilę poznacie tego całego Devina chyba. Tak coś mi się kojarzy. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. No i dobra, moi drodzy, poznaliśmy tego całego Devina. Nadpiszmy sobie. Dobra. Widzę, że szybka robota, dobra, dobra, pierdoły jakieś tam różne. Okej, okay. Moi drodzy, widzę, że mamy w tym momencie 2 misje na mapie. Teraz dzwonimy chyba jeszcze, a do Franklina jeszcze dzwonimy, dobra. Ja już zaczynam może jechać. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Okej, okay, Michael namówił tutaj Franklina. I teraz, moi kochani, tak, którą misję mamy bliżej? Bo widzę, że... O, tu mamy bliżej, do Solomona. No i zarąbiście, dobra, pojedziemy sobie do niego w takim razie. Okej, okay. Pogramy sobie trochę Michaelem, bo dawno też nim nie graliśmy w sumie. Zobaczymy, co tam u niego ciekawego. Także, moi drodzy, polecimy do tego Solomona. No i widzicie, Devin Weston ma spore kontakty, trzeba przyznać, jest mega nadziany, ma kontakty właśnie ogromne. No i nawet Michaela był w stanie zapoznać z Solomonem, także... Ciekawie, ciekawie. No Solomon w tym świecie GTA, no jest to oczywiście ten cały producent filmowy tych hollywoodzkich filmów, które to Michael tak bardzo uwielbia oglądać, tych właśnie filmów z lat 80. Spotkanie z Devinem Westonem w jego nowej inwestycji na Power Street Falta potwierdzone. Pospiesz się i przyjedź gotowy do pracy. Aha, Molly. Dobra, to jest ta jego chyba sekretarka z tego co pamiętam. No dobra, dobra, kobieto, spokojnie, my tu do Solomona sobie najpierw pojedziemy, a tam... Nie, Devin poczeka. Jak kocha, to poczeka, my pojedziemy do Solomona najpierw, bo jest bliżej po prostu. Dobra. Uwielbiam to w tej grze, po prostu słuchać zajebistej muzyki i jeździć sobie po tych pustkowiach, nie? To jest świetne. Dobra. Co to w ogóle leci? Okej. Okay. Nie kojarzę, ale nieważne, muzyka fajna, fajna. Bawmy się. Nie, powiem wam, mam ostatnio taką ochotę nawet tak samemu sobie po prostu właśnie pojeździć po tej całej mapie GTA i po prostu posłuchać jakiejś kozackiej muzyki, nie? To jest tak świetne. Ja często sobie odpalałem tą grę, żeby tylko i wyłącznie, głównie online, żeby tak po prostu, wiecie, sobie solo posiedzieć na jakiejś tam sesji i po prostu sobie pojeździć jakimś Sanchezem po Górze Chiliec na przykład, nie? I posłuchać właśnie muzyki. Kurde, przecież to jest tak świetne. Dobra,
Tymczasem, moi drodzy, wow, lecimy dalej. Na Sinku to średnio z tymi Sanchezami, no bo to wiadomo, no, trzeba tego Sancheza ukraść, później zajewanić i tak dalej. W online jest jakby większa imersja do robienia takich rzeczy, po prostu wiecie, jesteście sobie w swoim garażu, bierzecie motocykl jaki chcecie i po prostu jedziecie, nie? A tu to trzeba swoim pojazdem personalnym i tak dalej, takie pierdu. Chociaż ostatnio i tak strasznie mi się nie podoba to, co Rockstar z online'em robi, bo... No cóż, no, to zaczyna przypominać bardzo Saints Row'a, wiecie, i naprawdę mi się to nie podoba mega. Dobra, teraz tak. Jak się tego całego Solomona wjeżdżało? No to chyba jakoś tędy. Halo? Co jest? Otwórzcie ten cholerny szlaban. Ja pierdzielę. Dobra. Okej, jesteśmy. Zaparkujmy sobie w jakimś sympatycznym miejscu. Dobra, okej, normalnie mistrz parkowania ze mnie, patrzcie jak elegancko. Ej, bez kitu, patrzcie jak ładnie, idealnie normalnie. Zarąbiliście. Dobra, chociaż w Stanach też się parkuje, bo mają tam większe sloty do parkowania. Dobra, to zobaczmy co tu ciekawego, ale dziwny rzut kamery. Co ciekawego będzie u Solomona. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already! Okej, okay, udaj się do wschodniego Los Santos. A gdzie jest nasza fura? O, tutaj stoi, dobra. No to lecimy, moi drodzy. Będziemy musieli chyba sprowadzić tego gościa tutaj, tak? Z tego co pamiętam. Ogólnie ta misja będzie taka... Przeciętna, powiedzmy, no ja średnio ją lubię. Dobra. No otwierać te cholerne szlabany. Ej, te szlabany mnie strasznie w tej grze irytują, powiem wam szczerze, bo kurczę. No z jednej strony dobra, no jest sobie szlaban sympatycznie, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że te szlabany są głupie, bo one się nie otwierają. W takim sensie, wiecie, my musimy tak podjechać tak blisko, że aż zarysujemy sobie całą karoserię auta, żeby oni nam ten szlaban otworzyli, nie? Zamiast oni to zrobić tak, że stajemy metr przed szlabanem na przykład i Rockstar po prostu otwiera. Solomon dzwoni. Hey, Solomon! I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set, ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss.
No dobra, moi drodzy, jeżeli będziemy musieli tego aktora, tak jak właśnie pamiętałem, dobrze. Musimy sprowadzić tego aktora z powrotem na ten plan filmowy do Solomona. No dobrze, moi drodzy, no to lecimy, ale mówię, ta misja jest taka, no, średniawa, bo trzeba latać helikoptery. Tak, później się leci helikopterem, nie cierpię tego, naprawdę, nie lubię latać strasznie. No ale dobra, jesteśmy, moi drodzy, na miejscu. Dobra, i zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. No właśnie, jest ten durny helikopter. Ech. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Dobra, dostanę się na lądowisko w taki sposób, żeby Rocco się nie zorientował, czyli będziemy mieli taki mały etap skradankowy. Dobra. Przekradnijmy się, żeby tamci nas nie słyszeli. Okej. Chyba mnie nie wykryli, mam nadzieję przynajmniej. To jest jakiś koleś na górze. Okej, wiecie co? Czy mam pistolet z tłumikiem? Mam cokolwiek z... mam karabin z tłumikiem. Dobra. Cii. Okej, teraz tak. Znaczy ja wiem, że może niepotrzebnie tego gościa sprzątałem, ale już trudno. Dobra, czekajcie, my musimy się chyba dostać tędy, wydaje mi się. Chociaż pamięć mi może mylić oczywiście. Ale zobaczmy. Wow. Kurde, czuję się jak w jakimś Splinter Cellu normalnie. Cii. Dobra, tędy nie przejdę, okej. Gdzie ja muszę się dostać, kurczę? Tędy, dobra, widzę. Kurde, boję się, że oni mnie zauważą, wiecie? Może lepiej ich sprzątnąć. Dobra. No okej, tyle. Dobra. Na całe szczęście się udało. Szkoda, że nie mam jakiejś broń, wiecie, ogłuszającej, znaczy albo paraliżującej, czy usypiającej, coś takiego, wiecie, tak jak w Metal Gear Solid na przykład jest, nie? Że mamy do wyboru albo pistolet, który zabija, albo... Mr. Richards has been worried sick. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! O kurde, pobij Rocco, dobra. Buła, buła, kurwa! Buła, buła, ciep, kopniak, ciep, 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 ciep. Dawaj, Mikey go, dawaj go, dobrze. Jeszcze buła, dawaj, dawaj, Mikey go, jeszcze klepa, ciep, 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 jeszcze, dawaj go, Mikey, ja pierdzielę. Ale klepa. Czemu my cały czas tym samym ciosem bijemy? Już, chyba już. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay, sure, man, sure. All right. Jak zwykle, tak kozaczył. A okazał się ciotą. Dobra, to lecimy, moi drodzy. Wsiadamy do helikopterka. No i mówię, dlatego tej misji nie lubię zbytnio. Dobra, lecimy. Okej, latając jak wariat, tak? O, dobra, 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 trochę za dużo tego dla cali jak wariat. Dobra, dobra. Oj, 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 osiedl. Dobra, udało się. Postawię ci gał. Dobra, wróć do studia, to lecimy. Kurde, moi drodzy, mam tylko nadzieję, że helikopter tam się nie rozbije po drodze, bo kurde, tak już, że go porozwalał, że masakra. Hey, Milton,
You're not that good. It feels phoned in. You're lucky you're working at all. You're kidding me, right? I am an artist, dude. You're apologizing. When you see Solomon, you say, sorry for the misunderstanding, sir, and you will always, always appreciate the opportunity he's given you. Now, where am I putting this thing down? When Devin Weston came to do a studio visit, he used the empty water tank. All right, then we'll do the same. Put it there. Kurde, kurde. Water tank turned parking lot. Setting it down. Nie, ja pierdzielę, nie. Wow. Kurde, czekajcie. Ej, co? Jaki skup gliny? What the hell? To jest żart jakiś pieprzony, no. Jejku, weźcie tym gunwem, wylądujcie, nie? Ja pierdziesz na dwie gwiazdki, no do cholery. Dajcie mi spokój, panowie, serio. Kurde. No, ja powinien je zgubić za chwilę. Ja pierdzielę, widzieliście to? Ale w ogóle jak buja tym helikopterem? Jak ja mam tym wylądować, do cholery? Jak się tym obraca w ogóle? Ade, dobra. No głupcie mnie panowie szybciej, serio, chcemy wylądować już, no. Ojejny. Dlatego nie lubię właśnie latania helikopterem, nie? Ja nie umiem tym za cholerę lądować, to jest tak agresywne strasznie, to lądowanie. Już wolę latać samolotami chyba, powiem wam szczerze, lepiej mi to idzie. Helikopterem zupełnie nie potrafię. No głupcie mnie, no, jakim cudem możemy mieć pościg w takim misji, no? Ja pierdzielę, no panowie. Proszę was, dobra. Okej, gdzie jest ten cholerny basen? Tam, dobra. Moi drodzy, zaraz ostrożniutko, powoli. Może wiecie co, dajcie mi na chwilę włączyć trzecią osobę. Aha, bo nam dymi ten helikopter, to jak cholera, dobra, to już wiem czemu mi tak ciężko jest lądować, dobra. Okej, na chwilę sobie włączę trzecią osobę, bo kurczę, to jest jakaś masakra. Dobra. No i co? No i gunwo nie działa, no i co jest? Czemu nie działa to lądowanie? Dobra, jest! Ja pierdzielę. Uda się dopiero Salomona. Co za bullshit, ja pierdzielę. Nie wierzę, mam nadzieję, że już nie będę musiał w tej grze latać więcej. What a wonderful surprise. Anton, my boy, you're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip, I love ya. So Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir, and I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. Well, you're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Hell yeah. Michael chyba swoje marzenie spełni, co? Dobra, ukończono, pan Richards. No dobra, ten czas misji to wiadomo. No dobra, moi drodzy. Słuchajcie, w tym miejscu już będziemy sobie odcinek kończyć. Ten fail ze śmigłowcem to był po prostu hit. No dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 5. Na razie!